temat jest bardzo delikatny, bo dotyczy osób pokrzywdzonych na tle seksualnym w organizacji Świadków Jehowy w bardzo szerokim, w całościowym praktycznie zakresie. Czy to przez kogoś, kto jest lub był świadkiem bez względu na to, jak dawno miało to miejsce, czy przez kogokolwiek innego, ale gdy tylko Świadkowie Jehowy mieli ślad na tej sprawie, polegający na tym, że na przykład zniechęcili kogoś do zgłoszenia, gdy ktoś był kiedyś molestowany i był rekrutowany już do świadków, powiedział o tym, być może bał się zgłosić, a u świadków utwierdzono go w tym, że ma się nie zgłaszać i od tego być może uzależniono jego przystąpienie do struktury, to od kilku miesięcy są już medialne informacje o tym i w filmiku macie podlinkowane informacje o tym, że powstanie rządowa komisja badająca przypadki ukrywania pedofilii w religiach, związkach wyznaniowych, kościołach. No i jak można się domyślać, niektóre duże religie mogą sobie całkiem sprawnie z tym poradzić, natomiast dla pokrzywdzonych w strukturach świadków będzie to jedyna w historii możliwość. Jedyna, która się nigdy nie nadarzy, żeby powiedzieć o tym, żeby to zgłosić, żeby zajęły się tym służby. Stąd mój apel do wszystkich osób, które na dwa sposoby zostały skrzywdzone w organizacji Świadków Jehowy, czyli po pierwsze tematy wykorzystania seksualnego w dowolnym wieku, a drugi to tematy przemocy w rodzinach Świadków Jehowy, które jak wiemy też są opisywane jako problem. Też mamy przykłady tego, że w tej organizacji jest wypracowany systemowy proceder ukrywania takich rzeczy, szantażowania ofiar przemocy w rodzinie. I dochodzi do takich absurdów, że osoba, która jest pokrzywdzoną w związku, zostaje szantażowana, ma być z oprawcą w związku po to, żeby związek był, aby nie rósł wskaźnik rozwodów u świadków. Co wiąże się często z tragediami, z samobójstwami takich osób, z samookaleczaniem, z głębokimi depresjami, z wieloletnimi procesami terapeutycznymi, na które nikt im nie da pieniędzy, a do których to jakby nakłania się te osoby, zmusza. To jest często dla nich jedyna opcja i same dochodzą do tego wniosku. Nikt im nie pomaga zrozumieć, że mogą to zrobić. Są zniechęcane, a to właśnie zniechęcający biorą wtedy na siebie odpowiedzialność. Natomiast wywiązać się z tego tak naprawdę nie zamierzają. A więc przestępstwa seksualne i przestępstwa przemocy w rodzinach będą niedługo mogły być usłyszane. Ta komisja miała zacząć pracę wiosną, ale wiosną stało się, co się stało w skali całego świata. Ten link, który tutaj na dole macie, mówi o tym, że jest zatwierdzona już następna faza prac. Komisja de facto jest już powołana i zachęcam Was do tego, żebyście w tych wszystkich przeżyciach, które macie, które teraz mogą być usłyszane, zebrali to sobie na spokojnie, spisali, skorzystali z czyjegoś wsparcia, kogoś bliskiego, zaufanego, żeby się z tym zmierzyć. I jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a mamy w Polsce przykłady dzielnych osób, które ruszyły to i mają powodzenie, żebyście wrócili do tego, choć czasami ktoś może chcieć te rzeczy za sobą zostawić, ale nierozliczone będą szły i będą bolały. Ja tak jak mówiłem w jednym ze swoich wcześniejszych filmików, mnie na tym tle nikt nie skrzywdził. Natomiast gdyby tak było, to ja bym się własnymi rękoma go rozliczył po prostu. Nie musicie tego robić, bo jest światełko w tunelu, ale zastanówcie się nad tym, czy nie zmierzyć się jeszcze raz z tym, przygotować sobie coś i gdy te informacje medialnie wypłyną, że ta komisja jest, wtedy będzie badany każdy indywidualny przypadek. Jak będziecie chcieli, żeby i wasz przypadek został rozważony, tak jak to miało miejsce w Australii, możecie załatwić tą sprawę w sobie,
skorzystałem z tej jedynej okazji, być może raz na zawsze w końcu. Takie rzeczy zrobili pokrzywdzeni w kulcie strażnicy w Australii. Stąd wiemy o 1500 przypadkach molestowania w 800 zborach. Mniej więcej taka proporcja, czyli po dwóch pedofili na zbór. To są rzeczy, które miały miejsce w poprzednich dekadach. Ja pamiętam, że jak 6 lat temu, późnym latem 2014 roku, mi ktoś o tym powiedział i po jakimś czasie rozmawiałem ze starszym jeszcze w tym zborze, z którego ja odszedłem oficjalnie rok temu, samodzielnie, to powiedział mi: słuchaj, to jakieś stare sprawy z lat 60. Czyli po pierwsze wiedział, a po drugie, jako funkcyjny, nie był w stanie nawet zrozumieć, w jakim układzie religijnym sam jest. Że on kryje tego, że kiedyś coś takiego było, zamiast się tego brzydzić i samemu to zbadać. Gdy niedawno wysłałem do niego maila, dostałem zwrotkę, że mnie zablokował. Trudno, nie chcę, żeby to do niego dotarło, jego problem. Ale to jest... teraz dlatego o tym mówię, żeby wykazać, jak obrzydliwe to jest i jak silna manipulacja jest u świadków. I to, że dotyczy to dawnych lat i ta suma zbadanych spraw ogłoszonych wtedy na tym przesłuchaniu przez australijską komisję, 1500 przypadków, pokazuje, że całkiem sporo osób przeszło przez ten etap. Chciałbym zwrócić się do tych osób, których to zjawisko też dotknęło, żeby zastanowiły się nad tym, czy są w stanie do tego wrócić. Wtedy po jakimś czasie, gdy ta komisja zakończy sprawdzanie każdego indywidualnego przypadku, będziemy wiedzieli, ile tego było w Polsce. Za każdą cyfrą, nawet na forum jest opublikowane zestawienie tego, jaki był status danego molestującego w organizacji świadków. Czy starszy, czy sługa, czy taki głosiciel bez takiej funkcji, jak starszy lub sługa. I to są, można powiedzieć, cyfry. 1, 2, 1, 2, 3 w danym zborze, albo ilość przypadków molestowań udowodnionych danemu człowiekowi. Ale za każdą stoi osoba. Za niektórymi z tych cyfr może stać jedna i ta sama osoba. I mogła być ofiarą kilku pedofili. Wiecie, co mnie jeszcze bardzo wzburzyło? Chyba pół roku temu, jak jeszcze nasz kolega z Lubuskiego nagrywał, nawiązał do ukrytego języka, który da się wyczytać w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Języka, który pedofilom daje sygnał, że tu jest bezpiecznie, tu możesz robić swoją robotę. I jeżeli takie rzeczy miały miejsce na tamtych dzieciach, a teraz dorosłych ludziach, to nic dziwnego, że ten proceder się tak rozplenił. Jeżeli to samo miało miejsce w Polsce, to też za niektórymi jedynkami lub dwójkami lub trójkami może stać więcej niż jedna osoba, która mogła po prostu siłą rzeczy, jak też pedofil się przeprowadza, wchodzi tam inny, być może się spotykają, kontaktują, pomagają, dają sobie namiary. Mogło być tak, że w ręce więcej niż jednego drapieżcy wpadła taka osoba i będzie miała zeznanie przeciwko kilku. Słuchajcie, to jest czas na to, żeby zadziałać. Bo ta sytuacja się nie powtórzy. Niestety obawiam się teraz, pod koniec sierpnia, nagrywając do was tych kilka słów, że całe zamieszanie związane z epidemią, o której bardzo dużo się mówi, może odbić się czkawką i wrócić na jesień. Prace tej komisji mogą nie ruszyć tak prędko. Ale to nic, ponieważ to jest przełomowa sprawa i jeżeli to będzie miało w Polsce miejsce, no, ja bym naprawdę pomyślał o tym, gdybym, ja miałem lżejsze sprawy, przykrości, zaznane przez zorganizowany sposób bezprawia,
robiony poza wszelkimi papierowymi dokumentami. Przez co ja nie mogę rościć niczego, nic nie jest udowodnione, wszystko jest na gębę. A mimo wszystko, jako dorosły człowiek z pełną odpowiedzialnością cywilną, no naprawdę nie godzę się na to, żeby ten stan rzeczy pozostał przemilczany. Dlatego jeżeli macie takie przeżycia z zakresu agresywnych zachowań na tle seksualnym bądź przemocy domowej, cielesnej, psychicznej, umysłowej, emocjonalnej, zastanówcie się, czy to rozważyć, opisać, przygotować sobie. Raz, że po tym etapie, jak sobie przygotujecie takie zeznania, no będziecie silniejsi o to, że już macie to opisane. A dwa, jak nawet odciągną się prace tej komisji i za jakiś czas ona dopiero ruszy, na przykład dopiero na wiosnę 2021 roku lub później, to wy już to macie i wtedy nie będziecie już mieli dylematu, bo już to opisaliście. Wtedy inaczej patrzymy na sprawę, powiem wam z własnego doświadczenia. I po prostu wtedy wyciągacie tą teczkę i zgłaszacie tej komisji. Ja zachęcam was dalej do kontaktu, gdybym w jakikolwiek sposób mógł wam pomóc i pokierować jakoś, podpowiedzieć może, kogo gdzieś zapytać. Ja tych rzeczy się cały czas uczę. To te rzeczy, które ja po wyjściu ze świadków robię, ja robię pierwszy raz. To zawsze był przecież świat idealny, to była sielanka. Dopóki się nie zajrzało ponad regał, tak symbolicznie opowiadam. Ale z tego doświadczenia chcę też dawać komu mogę. I jeżeli w zakresie takich proceduralnych kroków mógłbym wam pomóc, to chętnie to zrobię. Zorientuję się i na pewno jak jakiś duży taki kolejny temat będzie się zbliżał, to nagram coś. Zobaczymy w ogóle jak po tym, jak to się będzie nawiązywało, być może w związku z tym, co się teraz w ogóle dzieje na polu prawnym, towarzystwo kontra byli pracownicy darmowi. Być może nawiąże się jakaś silniejsza inicjatywa, wspólna inicjatywa i jako jakaś komórka będziemy mogli taką pomoc dawać. Chciałbym tego, ale no wszyscy też jesteśmy zajęci swoimi sprawami. Niektórzy już całkowicie odpuścili sobie działanie. Takie można powiedzieć sporne, dochodzeniowe wszelkie z organizacją zwaną jako świadko, znaną jako Świadkowie Jehowy. Wiele osób jest zachęcanych do tego, żeby sobie dali spokój. No ale widać, te zachęty nie działają. Ktoś po prostu chce coś zrobić, to będzie to robił. Być może za jakiś czas sobie da spokój, ale odnosząc się z drugiej strony do apelów osób, które zachęcają do tego, żeby dać sobie spokój, postawmy tych, którzy piszą i dzwonią, dziękują za pomoc, za wszelkie materiały, proszą o to jeszcze, mówią, że to dodaje sił. No i teraz takie dwie grupy sobie postawmy. Jedni zniechęcają, a drudzy dziękują i proszą o dalszą pracę, nie? Więc ja myślę, że te inicjatywy będą miały miejsce dalej. No i na tyle, na ile czasu nam będzie starczało. A jest, powiem wam, grupa osób, która stara się rozpoznawać w tym, na tym gruncie rozeznawać, co się dzieje. Stąd też o tej komisji też sporo osób wie i rozmawia. Stąd też mój filmik i informacja do was, że możecie teraz odezwać się na arenie krajowej z tym, co was jakimś zboże pcimie dolne czy gdziekolwiek spotkało, i ten zbór stanie się głośny i tam ci ludzie będą wzywani po prostu na dywanik. No ja nie wpadam jakby na pełny etat w tą działalność, jak wiecie. Dużo się w moim życiu zmieniło po odejściu. Teraz podjechałem pod uczelnię odebrać wreszcie dyplom inżyniera, bo tak jak widzieliście na moim Facebooku, jakiś czas temu ten egzamin wreszcie zdałem, jak się wyzwoliłem spod władzy umysłowej strażnicy.
już w trakcie wychodząc zacząłem te studia, one mi bardzo mocno przyspieszyły myślenie krytyczne, dały takiego bodźca, że wszystko można sprawdzić, że to wszystko się da określić i wystarczy spojrzeć szerzej, a tam się mówiło cały czas tylko tutaj, po prostu naprawdę mogę tylko powiedzieć jedno, że no nienawidzę takiego teraz takiego sposobu kierowania ludźmi, masami ludzkimi, więc dalej będę w swoim życiu robił rzeczy, których mnie te studia nauczyły, a nauczyły mnie dużo więcej niż 2,5 dekady spędzonych świadków. I na ile inne osoby będą chciały też nagrywać coś, co wam pomoże, może się ten temat, o którym tutaj mówię, jeszcze pojawić, bo ta komisja jak zacznie pracować, to myślę, że wielu to podchwyci. Słuchajcie, to tyle na ten moment. Więc zajrzyjcie na ten link, który jest tutaj w opisie filmu. Mój adres mailowy znacie. No i życzę nam wszystkim, żeby ta komisja jak najszybciej zaczęła pracę i dostała bardzo dużo zgłoszeń. I to na dzisiaj tyle.